Dawno temu Polski nie było na mapie Europy. Jesienią zagrabiło 3 zaborców. Rosja, Austria i Prusy. Słyszałeś coś o tym? Oj, Wusiu, pamiętam dobrze ten dzień. Miałem wówczas 9 lat. Chociaż było to już dawno temu, w moich wspomnieniach czas ten jest ciągle żywy, pełen smutnych, a zarazem pięknych wspomnień. Opowiedz, dziecku, opowiedz, proszę. Zgoda, słuchaj więc uważnie. W 1918 roku mieszkałem wraz z rodzicami przy ulicy Cichej 5. Tatoś mój był drukarzem, a ja pomagałem mu w pracy. Rozwoziłem gazety. Był to piękny, słoneczny dzień. Na ulicach było dużo ludzi, a w tle było słychać żwawą muzykę. Gazety, gazety, kupujcie ludzie gazety, najświeższe wiadomości, nasi wrogowie znów atakują. Gazety, gazety, najświeższe wiadomości prosto z Petersburga. Uchwalenie drugiej konstytucji rozbiorowej, nasza Polska coraz mniejsza. Wykazano znów nasze cenne polskie ziemie, nasi bracia pod jarzmem zaborcy. Gdzie nasze wojsko? Na skutek dwóch rozbiorów państwo polskie zaczęło ulegać powolnej likwidacji, gdyż większość jego obszarów została podzielona pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię. Zwiększyły się uciski i represje na ludność polską, która znalazła się wówczas pod zaborami. Jednak Polacy, naród dumny i waleczny, śmiało podejmowali próby sprzeciwu. Organizacje spiskowe zaczęły organizować wystąpienie przeciwko zaborcom. Polacy, podrywani do walki przez Tadeusza Kościuszkę, wystąpili zbroję w marcu 1794 roku. Doszło do wielu potyczek i bitew, jednak pomimo wielu starań powstanie upadło.
Żegnaj, droga krainą. Żegnaj nam, kraju ojczysty. Niech dzisiaj jeszcze krew i łzy płyną. Niech się upoją te rany. Krew i łzy zmogą wszelkie kajdany. Nędza i ucisk przeminą. O Polsko, święte Twoje imię po cichu i pokryją. Z trwogą za siebie i innych. Mówiono w ojcach moich domów. Prawdziwe jakieś nieprawdy opowiadano o Tobie. Mówiono, że jesteś święta. Mówiono, że leżysz w grobie. Dziadku, słuchałam na lekcji Fedoru smutny czas w historii naszej ojczyzny. Nie było polskiego rządu, ani wojska, ani stolicy. Nie wolno było używać polskiej flagi, ani godła. Za mówienie po polsku dzieci były karane, a dorośli trafiali do więzienia. To prawda, marzenia Polaków o wolnej Polsce zaczęły się spełniać, ale dopiero w początkach XX wieku. Człowiekiem, który przyczynił się do odzyskania niepodległości, był Józef Piłsudski, twórca Legionów Polskich, który 3 sierpnia 1914 roku na krakowskich oleandrach zwrócił się do 144 młodych ludzi w patriotycznym uniesieniu. Żołnierze, spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że pierwszy pójdziecie do królestwa i przez to ubicie granice rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna Wojska Polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Patrzę na was, jako na kadry, z których rozwinął się ma przyszła Armia Polska. I pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową kompanię. Odrodziło się państwo polskie. Marzenia Polaków stały się rzeczywistością. To prawda.
prawda i do dnia dzisiejszego Polska jest wolnym krajem.
którzy poruszyli nasze emocje związane z naszym krajem. Mam nadzieję, że wy, młodzi ludzie, kiedyś dojrzejecie do tego, by w ten sposób właśnie przeżywać te chwile. I mam nadzieję, że nie tylko od święta będziecie pamiętać o swoim pochodzeniu, o historii swojego kraju. Tego wam życzę, bo właśnie w ten sposób możemy najpełniej odczuwać te emocje, które odczuwali nasi przodkowie. Moi drodzy, bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim dzieciom, którzy pięknie występowali. Zapraszam was tutaj na scenę raz jeszcze. Pokażcie się. Wielkie brawa dla was. Wielkie. Dziękuję ślicznie jeszcze raz.